Cześć, witajcie z kolejnego odcinka warsztatowego. Dzisiaj będziemy robić swap, ale nie silnika z Matiza do Malucha, a ram pomiędzy rowerami. Tutaj mam mój zimowo-wyprawowy rower. Rower, którym jeżdżę zimą w trudnych, brzydkich warunkach oraz dojeżdżam nim w tym okresie do pracy, a na ten służy mi on jako rower na wyjazdy, gdy zaopatrzę go w sakwy, w przedni bagażnik. No i to będzie maszyna do... To jest maszyna do wypraw w teren, po to, by biwakować. No ale chcę zmienić w nim ramę, która, mówiąc tak najprościej, po prostu mi się nie podoba. Do tego jest dość ciężka. Kupiłem ją wiele, wiele lat temu, kiedy ten rower miał być typowo rowerem zimowym, więc wtedy waga, wygląd nie miało to żadnego znaczenia. Rower zimowy pod treningi zimowe powinien być ciężki, dlatego też mam tak, żeby siła w nogach była potrzebna i żebyśmy nad tą siłą pracowali w okresach miesięcy zimowych. Do tego ma tutaj napęd taki mieszany szosowo MTB, z tyłu ma kasetę szosową, przerzutkę szosową, a z przodu ma korbę trzyrzędową MTB. No i generalnie nie podoba mi się, chcę go zmienić i będę przekładał dzisiaj ramę na tą ramę tutaj, sprezentowaną przez mojego kuzyna, także Zbyszku, serdecznie dziękuję, zostałeś sponsorem tego projektu. Rama ma tą przewagę, że na pewno jest lżejsza od tej tutaj, wykonana na pewno z lepszego aluminium. Ma kilka elementów, których ta rama nie posiada, a dzięki którym będę mógł ten rower w przyszłości upgrade'ować dalej. Czyli ma montaż pod hamulec tarczowy. W tej ramie tego nie ma. Ma dodatkowe mocowanie tutaj w górnej rurze, w tej rurze podsiodowej na bidon. W tej ramie mam tylko mocowanie tutaj na tej dolnej rurze, także będę mógł tutaj zamocować dwa bidony, czyli więcej wody będzie można w teren z sobą brać. No i wygląda, wydaje mi się, lepiej od tej. Jest tylko jedno ale, które napawa mnie pewnymi obawami. Ta rama wydaje się być troszkę mniejsza od tej. Na pewno ma krótszy tylny trójkąt, czyli długość linii łańcucha jest tutaj krótsza. No, jest to rama typowa, rama MTB, taka jak 12-13 lat temu. Taka geometria w tamtych czasach, że tak powiem, była popularna w świecie wyścigów MTB. I też ta rama taką geometrię ma, stąd też krótki tylny trójkąt. Oczywiście rama, dzięki temu rower zbudowany na tej ramie będzie lepiej skręcał, będzie bardziej dynamiczny, bardziej zwinny, mówiąc ogólnie. Co przy turystyce rowerowej nie zawsze jest plusem. I troszkę się boję, że z tyłu będzie dość ciasno, by zamocować bagażnik, że moimi dużymi stopami będę mógł piętą tej stopy podczas pedałowania uderzać o sakwy. No ale to wszystko przed nami, zobaczymy. Przełożymy to dzisiaj. Wykonam kilka jazd próbnych z sakwami, z założonym bagażnikiem i całym tym turystycznym osprzętem. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystko fajnie zagra, że nie będzie ta rama dla mnie za mała, za krótka, że do potrzeb turystycznych będzie ona w zupełności wystarczająca. Dokonałem kilka przeróbek tej ramy tak, żeby właśnie te elementy bardziej turystyczne można było tutaj zastosować. Przede wszystkim w tym rowerze, z racji, że przeważnie jeżdżę w nim w ciężkich warunkach, tutaj mam prowadzenie ciągłe pancerzy, czyli linka na całej długości, linka przerzutki, linka hamulcy w całej długości idzie w pancerzu. No i żeby ten sam system zastosować tutaj, bo jest zwyczajnie wygodny, mniej obsługi wymaga, rozwierciłem tutaj przelotki na przewody, także będzie można tędy puścić pełen przewód od przerzutek aż do manetek. No i rozwierciłem też tutaj u góry to łączenie, to usztywnienie tylnego widelca, tak żeby można było tutaj dokręcić błotniki. To tyle tytułem wprowadzenia.
biorę się za robotę, bo pracy jest sporo. Ale zanim to zrobię, to jeszcze pokażę Wam, jaki nowy osprzęt wyląduje na tym rowerze, bo częściowo będę wymieniał napęd i parę innych komponentów. Rower dostanie troszkę nowego sprzętu, praktycznie będzie miał całkowicie nowy napęd, którego pierwszym elementem będzie korba. Oczywiście nowy łańcuch, nowa kaseta dziewięciorzędowa. W tej chwili mam tam chyba 7 rzędów i to jest kaseta, no powiedzmy, o przełożeniach bardziej górskich, bardziej MTB niż szosowych. Zastanawiam się, czy wpakować też nową rurę podsiodłową, bo ta w sumie jest całkiem ok, ale zobaczymy. Mam starą z poprzedniego roweru marki Richley, więc całkiem kultowego producenta. Do tego adapter pod rurę podsiodłową, bo w tej ramie jest ona większej średnicy niż sztyce, którą posiadam, także taki adapter pozwalający na montaż tej sztycy. Przyjdą nowe stery, półzintegrowane, bo takie są wymagane do tej ramy. Rowerek dostanie nową przerzutkę Acera, też o charakterystyce górskiej bardziej, z dłuższym wózkiem, tak żeby te biegi obsłużyło. No i muszę też wymienić manetkę tylnej przerzutki, no bo zwiększamy ilość biegów, a tamta zwyczajnie zaczyna się psuć i nie łapie. Mam jeszcze hamulce V-Brake XT, które na pewno są lepsze od tych, które mam w tej chwili. To są jakieś moje stare, używane hamulce. Zobaczę, czy będą pasowały, czy będzie mi się chciało z przekładaniem tego wszystkiego bawić, czy po prostu przełożę te, które są na ramię, bo one działają, nie można mieć do nich zarzutu. No, to tyle, jeśli chodzi o nowe komponenty. Bierzemy się za pracę. Zacznijmy może od zamontowania misek sterowych na tej nowej ramie. Pojawił się pewien problem. Nie mogę zdjąć kasety z koła. Jest tak zapieczona ta zakrętka, że no nie idzie tego jak na razie ruszyć. Próbuję też takim środkiem do odkręcania zapieczonych śrub, ale siedzi to na tyle mocno, że zerwałem łańcuch od klucza do ściągania kasety.
Także najpierw muszę to naprawić. I nie wiem. Na razie nie mam pomysłu, co z tym zrobić. Przekładanie napędu nowego na starą kasetę, no tak średnio ma to sens. Bo może po prostu nie grać. Poza tym no, zależało mi na tym, żeby mieć większą elastyczność, jeśli chodzi o dobór biegów i żeby to żeby te przełożenia były jednak troszkę bardziej wygodne do pedałowania niż takie twarde, szosowe przełożenia. No dobra, będę kombinował co dalej. Pozostałe sprawy poszły gładko, stery pięknie wskoczyły. Środek suportu też udało się usunąć ze starej ramy, wkręcić do nowej. To jest wszystko przesmarowane i już znajduje się w biorcy organów. Przełożyłem też sztyce, no ale na etapie przekładania kół pojawiły się problemy. Kasety póki co nie udało się ściągnąć, zrobiłem sobie godzinę przerwy, wypiłem herbatę, uspokoiłem się troszkę, bo trochę mnie to do irytacji doprowadzało, zacząłem rzucać kluczami, także był czas na przerwę. Kontynuuję jednak przekładanie części dalej, no najwyżej nie skończę tego roweru dzisiaj. Mamy zamocowaną korbę, tynie hamulce, widelec przedni z całym zestawem. Nie rozmontowywałem tego, po prostu ściągnąłem mostek razem z kierownicą i przełożyłem na nową ramę, także cały kokpit, wszystko mamy gotowe. Zacząłem przeprowadzać też już linki. Tylny hamulec jest podpięty, przednia przerzutka już jest linka doprowadzona z pancerzem, ale przerzutki nie montuję, bo okazało się, że ta oldschoolowa przerzutka ma mniejszą, obejmę na mniejszy rozmiar rury podsiodłowej, także przerzutka będzie niestety musiała zostać również wymieniona. Ale teraz przejdę do wymiany manetki tyni przerzutki, muszę ją ściągnąć z kierownicy, a żeby to zrobić na samym początku muszę zdemontować, zsunąć z kierownicy grip i do tego będzie potrzebny mi lakier bezbarwny. Stary jak świat trik na lakier bezbarwny, taki najtańszy, jaki możecie kupić w markecie. Psikamy pod gripa, lekko go podnosimy, podważamy śrubokrętem, psikamy do środka, grip nam ładnie zejdzie, dostanie poślizgu i później montując go z powrotem na kierownicę robimy dokładnie to samo,
odrobinę lakieru w środek gripa, nakręcamy, wsuwamy na kierownicę i gdy odparuje ten produkt, grip będzie fajnie, mocno zamocowany, nie powinien nam się ruszać na kierownicy, będzie do niej w jakiś tam sposób przyklejony. Taki plan na teraz, także ruszamy do przodu roweru, przekładać manetkę tylniej przerzutki. Udało się w końcu odkręcić kasetę. Niestety nie dałem rady zrobić tego u siebie w warsztacie. Musiałem pojechać do szwagra, który ma znacznie większe imadło i tam przy pomocy mocno dokręconego, potężnego imadła oraz klucza, do którego dołożyliśmy sporej długości rurę, udało się w końcu poluzować tą nakrętkę, która mocuje kasetę na bębenku. Także mamy to w końcu zdemontowane i możemy dokończyć przebudowę roweru. Zakładamy nową kasetę, zakładamy łańcuch, zakładamy nową przednią przerzutkę pasującą na grubość rury podsiodłowej i pozostanie podłączenie tego wszystkiego i wyregulowanie, tak żeby wszystko ładnie, pięknie i sprawnie, mam nadzieję, chodziło.
rowerek gotowy, przełożenie ram w końcu się udało. Trwało to kilka dni, no bo miałem kłopoty z tą kasetą, które widzieliście. Wszystko działa, rower jest w pełni sprawny. Ta rama jest troszkę mniejsza, ale geometria nie jest jakoś skrajnie różna od tego, na którym, od tej mojej pozycji na rowerze poprzedniej, z tej starszej ramy. Tylny trójkąt jest krótszy, ale nie generuje to problemów. Przymierzyłem na sucho, czyli na pusto sakwy do tyłu i póki co nie uderzam piętami o nie, pedałując. Także jest tutaj gdzieś jeszcze przestrzeń. Jeśli się okaże, że pełne sakwy będą jednak ocierać o moje nogi, o moje stopy, to po prostu przełożę może w sakwach sam ten język mocujący tutaj na widełkach. Po prostu zamiast wciskać je z tej strony, będę wciskał je z tej strony. No, tutaj montaż tego błotnika będzie to utrudniał, ale zobaczymy. Może jak się skończy zima i pogoda stanie się bardziej przyjazna, to możliwe, że te błotniki po prostu zdejmę i będę latem jeździł bez nich. Zobaczymy. Muszę jeszcze zmienić łańcuch na docelowy, czyli 9-rzędowy. W tej chwili mam łańcuch na 10-rzędowy napęd. Nie działa to tak płynnie i dokładnie, jakbym chciał. Ale łańcuch jest zamówiony, także powinien na dniach być. A tak wszystko fajnie. Wszystko fajnie działa. Rowerek odświeżony, przygotowany na nadchodzący sezon biwakowo-rowerowy. Postaram się zrobić jakieś fajne przebitki, może w bardziej naturalnym otoczeniu, gdzieś w lesie. Zobaczę, czy zdążę się nim gdzieś wybrać w teren, zanim zmontuję ten film. Także to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek był jakoś dla Was ciekawy. Nie są to jakieś rzeczy strasznie skomplikowane, no ale wymagają odrobiny wiedzy i troszkę doświadczenia, no i niestety narzędzi. A tak poza tym, jak najbardziej temat do ogarnięcia. To tyle ode mnie, do zobaczenia w terenie. Trzymajcie się.